Tak, tu mamy Tevidona Schrota. Wygląda, może jeszcze obejrzymy, jak wygląda. Wygląda tak, dość paskudnie, bo zewnętrznie, nie wiem, chyba leżał w piwnicy, albo nie wiem gdzie, może na strychu. Dostałem go razem z czymś takim. To jest jakaś kamera potężna, przemysłowa. Unitra. O, może sobie obejrzymy te kontrolki. Tak. Tutaj z tego trzeba było go wykręcić. Co wymagało użycia klucza. Już było tak skorodowane wszystko. Utlenione i się razem jakby złączyło. O, to jest ta śrubka, która się zwyczajnie urwała, bo była przerdzewiała przy wykręcaniu. I się ostały tylko dwie. To jest oryginalny adapter. Można coś takiego zeszlifować i go dopasować do kamery, do pocketa. I teraz to ściągniemy. Jak widać, to jest raczej w paskudnym stanie. Tutaj dostała się woda i to wszystko przerdzewiało. Pierścień jest luźny, ale działa przesłona. Tak. O. I dość dobrze działa. No wiadomo, że nie. No wiadomo, przycina się, ale myślę, że jest do odratowania. Te napisy DDR Carl Zeiss Jena już są prawie że niewidoczne. Tak to wszystko skorodowało. Ale widać, nie? 16 mm 1.8. Taki był. Widać, szkło nie ma rys.